Całe moje pieprzone życie musiałem się dostosowywać. Próbowałem zasłużyć na, sam nie wiem, miłość, szacunek, szczęście. Tak zostałem nauczony, że tak trzeba, że tak jest dobrze. I pewnie brnąłbym w to dalej, gdyby nie to, że nie daje mi to już nawet namiastki sensu. Myślę, że inni też mają dość i za każdym razem, jak próbują stanąć na własnych nogach, słyszą: bój się Boga, ja nie chcę się już bać, ja chcę czerpać życia pełnymi garściami. Czy czerpanie z własnego potencjału to pycha? Jeśli nie, to dlaczego wszystko wokół jest przeciwko mnie? Ja naprawdę chcę już tylko... Brawo, co? Tak, trzymaj. Dobra, albo to. Dobra, było spoko. Spoko, trochę mniej w akceptowaniu następnym razem, ale jest okej, okay. Ale ja co, taki dźwięk, że po prostu twoje drapanie na brodzie będzie tak dobrze słyszane. Potem... będzie. Uważaj, bo prawie dźwięka to spoko, spoko. Już ci mówię. Potrzebowałam cię usłyszeć. A jak tobie mija dzień? No, w sumie byliśmy dzisiaj na tej salce i... taka trochę mała, ale myślę, że wyszło mi super. No w sumie jak zwykle, Jacek. Ale ty wiesz, że gdybyś nie wygrał, to ja i tak będę cię kochać. No wiem. Serio? Jakoś nie brzmisz na przekonanego. Po prostu kojarzy mi się to z narracją typowości. Jak on to mówi? Daj sobie przestrzeń, żeby coś się w tobie otworzyło. Jak to słyszę, to mi się otwiera, ale nóż w kieszeni. A kiedy się widzimy? No, jutro od rana nagrywamy. W czwartek montuję. No, w piątek jeszcze mam dokrętki. Dobra, robimy dubla. Ustawcie mnie na te ściany, to będzie taki bardziej filmowy look. Radek, Agato, Zuzia, weźcie się ustawcie. Ale wiesz co? Ja to nie ma sensu, ja tu patrzę teraz na kotkę, on jest gig. To nie ma serio. Kręcimy, dopóki nikt się nie przyczepi. Jeszcze tak nie będzie tak, jak miało być. Jeżeli, że poligoda nam nie da zwolnienia, to jeszcze pogoda się zepsuła. Ale nie mamy, nie jedliśmy nic od śniadania, chodźmy chociaż na przerwę. Zmienia tygodnia ze związku. Ja co, ogarnij to aktorsko, ja ogarnę reżysersko, jakby serio, spoko. Będzie tylko po dobrze. Co coś robić, skoro to nie będzie zrobione porządnie, bez sensu. Ja co, jakby wychilluj, bo za chwilę zamiast złotych kalesonów dostaniesz polar zielony, filcowany. Ale ten film musi wygrać FZK. Siema. Co tam u ciebie? W ogóle cię w studiu nie widziałem. Ostatnio strasznie załatany jestem. No, dzisiaj też nie mam czasu, no bo cały dzień nagrywaliśmy film na FZK, jeszcze czeka mnie cała noc montażu.
ale ten film na bank wygra RZK. Jak przyjdziesz, to sam zobaczysz. Zgrywasz się. Słuchaj, zgrywałem to studniowiczą swoją powolność. A jak tam u ciebie? Słuchaj, ciężko. Zostawiłem sobie wszystko na ostatnią chwilę. Mam chyba z 5 egzaminów. W ogóle na żaden nic nie umiem. To jakby... Ja się nie budzę. Wrzesień to jest murowany. No ale co poza tym? Praca, znajomi, no czasem sobie na rower pojadę. No wiesz, jak to jest. No to powodzenia tam w tym wszystkim. No dzięki. Słuchaj, musimy się spotkać. Jak będziesz chciał, to dawaj znać. Jasne. To jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia. Nie no słuchajcie, było mega, super, mi się mega podoba. Jejku, a ta scena, w której Jacek przechodzi przemianę, no mega, świetna jest. Nie, a właśnie, a propos Jacka, to wiecie może co się z nim stało? A, ja wiem, to mi pisał, że nie podobało się coś w montażu i się dziękuję dalej. No a te ostatnią chwilę to mógł. Słuchajcie, Jacek, dobry chłopak, no tylko trochę taki najeżony. Słuchajcie, mamy z sobą szwagra w tej dyrektorki, także wygraną mamy w kieszeni. Szanowni panowie, mam zaszczyt ogłosić, że nagrodę w kategorii najlepszy film zdobywa film. Dzień życia! No to jest Jacek, zarobki się uda.